restauracja Pekin, Zielona Góra. Zaraz zobaczymy, co nam dobrego przygotują. Ulica Jedności, niedaleko naszego hotelu Amadeus. 78 żona podpowiada. Proszę zobaczyć, jak tutaj ładnie. Naprawdę. Prawdopodobnie jedyna prawdziwa restauracja chińska w Zielonej Górze. Jeszcze raz masz krótki widoczek na restaurację Pekin, Zielona Góra, ulica Jedności. Żona chce coś powiedzieć. Powiedz, kochanie, co masz do powiedzenia na temat restauracji Pekin? Jeszcze nic, bo nie dostałam obiadu. Jak dostaniesz? To ty sam coś opowiesz na ten temat. W każdym razie wystrój typowo orientalny. I chyba warto tutaj przyjść od czasu do czasu. Żona dostała porcyjkę drobiu. Malusieńką. Prawdziwą chińską porcyjkę. Ale wygląda naprawdę smakowicie. A ja muszę grzecznie poczekać. Tak czy owak, wybrałem wieprzowinę. Masz jeszcze piękny widoczek na restaurację Pekin w Zielonej Górze, ulica Jedności. Wydaje mi się, że trzeba było tu przyjść już pierwszego dnia, a nie męczyć się po polskich jadłodajniach. Tak czy owak, rewelacja. Tak wygląda moja porcyjka wieprzowiny. Reszta się grzeje. Skosztowałem kurczaka, też rewelacja. Żona nie może się oprzeć. Kurde, żałuję teraz, że nie wziąłem ryżu. Frytki były moim wymysłem. Piwo. Pilsner też, ale kurde, nie mają tutaj żadnego chińskiego piwa. Kurde, żarcie naprawdę dobre. Przepyszne. Także być może to jest najlepsza restauracja chińska i nie tylko w mieście. W Zielonej Górze. Oczywiście w Zielonej Górze, jak mi tu podpowiadają. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia, 2 maja 2015 rok. Nic, zabieramy się za ten Boży posiłek.